Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Strażak Słupia długo już trenuje? No, 2 tygodni. Gdzieś tam indywidualnie chłopaki trenowali. No teraz staramy się to jakoś skleić do kupy. Ciężki jest okres przygotowawczy. Ja nie mówię o pogodzie, ale w dobie restrykcji też trzeba uważać. I przede wszystkim, jak to wygląda u Was w tym etapie? No, standardowo staramy się przygotować tak jak do każdego sezonu. Jest okres zimowy. Warunki jakie są, takie są. Dokładnie nie mówimy tu o pogodzie, tylko o tej całej pandemii. Ale mimo wszystko staramy się do całego sezonu, bo wiadomo, to jest taki okres, gdzie przygotowujemy się praktycznie na cały rok, więc staramy się jak najmocniej do tego, żeby ten okres dobrze pracować i żeby te siły były na cały rok. Bardzo zróżnicowana była ta runda w Waszym wykonaniu. Jesienna, wiosna będzie lepsza? Ja mam taką nadzieję, ale jak to będzie, to wyjdzie wszystko w praniu. No ja wiem, że przeplataliśmy mecze bardzo dobre, gdzie później traciliśmy punkty ze słabszymi przeciwnikami, gdzie graliśmy bardzo źle. Ja wiem, że ta nasza gra nie wyglądała, nie była na równym poziomie, tylko przeplataliśmy słabe mecze dobrymi. No ale cały czas staram się gdzieś nad tym pracować i mam nadzieję, że ten sezon będzie jeszcze lepszy. Duże zmiany organizacyjne w klubie. Być może ta drużyna zagrała wiosną pod inną nazwą, ale to jest, zostawmy organizację na bok. Kadrowo będziecie innym zespołem wzmocnionym na przykład? No, staramy się wzmocnić, ale wiadomo, że jest to taki okres, gdzie ciężko jakiekolwiek wzmocnienia, więc staram się nie zaplątać głowy tym, czy ktoś przyjdzie, czy nie przyjdzie. Jak przyjdzie, to dobrze. Generalnie staram się tutaj zwracać uwagę tylko na tym, na czym bazuję teraz w okresie zimowym. Marcin Lorek opuścił bramkę strażaka Słupia. Kto w jego miejsce? Widzę, jakiś młody bramkarz. No mamy chłopaka tutaj młodego dzisiaj na testach, na dobrą sprawę. Zobaczymy, jak się wykaże, bo nie miałem okazji zobaczyć go w akcji, więc warunki jakie są, takie są. Ale jest to pierwszy mecz sparingowy, gdzie mogę go sprawdzić w ramce. Zobaczymy, jak on będzie wyglądał na tle przeciwnika i wtedy ewentualnie podejmiemy decyzję. Ale faktycznie jest problem z bramkarzami. Jest problem z bramkarzami, jest ogólnie problem z zawodnikami, szczególnie młodymi. No, świat jest tak teraz skonstruowany, że młodym się nie chce, tylko starsi, którzy się wychowywali na piłce, kształtowali, do dzisiaj grają, a młodzież no, nie bardzo się chwapi do tego, żeby grać, a już trenować bardzo mocno, no, to już naprawdę nie te czasy. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka.